Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z zjazd do zajezdni Annopol. Pod nami pętla Annopol. Po lewej stronie, jakbyśmy pojechali dalej wzdłuż środowiska, jest Żeleń Wschodni. Na wprost lecimy bezpośrednio nad ulicą Inowłocką, która już niedługo będzie miała wzdłuż siebie nową linię tramwajową. Dwa tory do zajezdni tramwajowej, czyli oczywiście bez ruchu pasażerskiego w tym miejscu. Po prawej stronie, jeszcze obok zajezdni pętli tramwajowej Annopol, był dojazd bezpośrednio do Metra Brudno, który jest tutaj w okolicy. A tutaj już nowo budowana właśnie ulica, łącznik bezpośrednio ulicy wzdłuż również z torowiskiem, które w tym miejscu powstanie, a na wprost zajezdnia Annopol, która powstaje właśnie na warszawskiej Białęce. Tak wygląda cały ten kompleks. Duże, prawda? To jest naprawdę ogromna przestrzeń, na której aktualnie powstaje właśnie ten obiekt. Ponieważ cały ten obszar to jest 12 hektarów, 14 km torów, 26 miesięcy realizacja i kwota całej inwestycji to jest 655 milionów złotych, z czego oczywiście pamiętać trzeba o tym, że całość kosztuje trochę więcej, bo dofinansowanie jest z Unii Europejskiej, bo cały projekt to jest ponad miliard złotych, to jest prawie 1 200 000 000 złotych, ale dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 0,5 miliarda złotych. A teraz macie cyferki. Tak, dokładnie. W tym razem możecie sobie zakładać z cyferkami, gdzie dane obiekty i budynki będą się znajdować już bezpośrednio na zajezdni. Postanowiłem, że trochę posiedzę i popracuję przy tym filmie, abyście mogli lepiej dokładnie zrozumieć, gdzie wszystko się znajduje na zajezdni. Możecie w dowolnym momencie wstrzymać ten film i, tak jak tutaj macie tą tabliczkę z boku, poczytać sobie i zobaczyć dokładnie, gdzie wszystkie budynki są, no i przy okazji zobaczyć, na jakim etapie zaawansowania powstają. Oczywiście większość budynków dopiero co się pojawia, tak? To nie jest tak, że wszystko jest gotowe, zwłaszcza przy wszelkiego rodzaju tutaj zbiornikach wodnych, których po prostu nawet części nie wyznaczyłem. Także jeżeli jakiegoś cyferki nie ma, to albo dlatego, że ją przeoczyłem, albo dlatego, że po prostu tam jeszcze się nic nie dzieje. Jak na przykład nie znajdziecie literki 10A w trakcie całego filmu, bo to jest budynek prób, to jest bardzo długi budynek, to jest tor testowy, który jest całkowicie zabudowany i on w ogóle jeszcze nie powstaje. Jest 10B, które się właśnie pojawiło i tam faktycznie już trwają prace przy fundamentach dopiero i to wszystko tak powstaje, tak? No trochę się tutaj tego dzieje, nie ukrywajmy. Duży obszar, duża budowa, więc również długie latanie, bo sam obrót takiego miejsca jest przyspieszony dla Was, ale łącznie to trwało mniej więcej około 10 minut. Także nie za mało czasu. Przy okazji mogę tutaj dla Was powiedzieć ciekawostkę, że ogólnie, jak widzicie, ja tą inwestycję już nagrywam od dosyć dawna, więc możecie na spokojnie w tym miejscu zaobserwować, że ona się znajduje trochę na pustkowiu. Gdyby nie to, że właśnie jest tutaj droga dojazdowa od właśnie pętli tramwajowej Annopol, to właściwie nie byłoby tu żadnego dojazdu w te rejony. No, więc dobrze, że to budują. Przy okazji macie tutaj też napis, gdzie jest biuro budowy i się znajduje. Są dwa ogólnie wjazdy na plac budowy. Jedno jest właśnie od ulicy Inowłockiej, którą widzieliście. Drugie jest za nami schowane i to jest, też będzie serwisowy wjazd, jak coś od tamtej drugiej strony, czyli od strony północy na zajezdnię, bo oczywiście ze względów technicznych i bezpieczeństwa będą dwa wjazdy na zajezdnię, oczywiście przy każdym wjeździe. Będzie też budka ochroniacka, aby to wszystko działało. I za chwilę przejdziemy już bezpośrednio do zdjęć bliższych, więc Wam popowiadam dokładnie, jak tutaj wygląda postęp z prac, jeżeli chodzi o zmiany. No ale tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całą budowę. Też zwróćcie uwagę, jaka ogromna jest ta hala, która się znajduje po prawej stronie. To jest hala z numerem 3, czyli jest to hala postojowa. Tam wszystkie pociągi będą mogły się zmieścić. Trzeba też przypomnieć Wam tutaj, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale ta zajezdnia tramwajowa będzie inteligentna. To znaczy, jeżeli tramwaj będzie tutaj wjeżdżać na zajezdnię, to będzie już wiedzieć dokładnie, w jakim stanie jest tramwaj, gdzie powinien pojechać, czy jest potrzebna, aby wjechał na myjnię, serwis, co mu nie działa i tak dalej. I wszystko, cały przejazd będzie już sterowany automatycznie, ponieważ tutaj nie będzie osób, które zmieniają zwrotnice, tu wszystkie zwrotnice będą elektryczne i automatycznie się przestawiały, jak jeszcze nie ma aktualnie tego ustawionego na innych zajezdniach tramwajowych, które się znajdują w Warszawie. Więc faktycznie to jest dosyć duża innowacja w porównaniu z tym, co było wcześniej, a właściwie z tym, co jest aktualnie. Przy okazji też w tym miejscu oczywiście będą stacjonować wszystkie tramwaje
Znaczy, duża część, nie wiem czy wszystkie, ale duża część tramwajów typu Hyundai. Ja czyli wątpię, żeby tutaj też jakieś konstale wjeżdżały, no bo jednak nowoczesny tabor, nowoczesna zajezdnia, to raczej będzie się wszystko łączyć w jedną całość. No i w tym miejscu jest właśnie ta droga dojazdowa, która powstaje. Tutaj w teorii nic się nie dzieje, przynajmniej na tych zdjęciach, które widzicie, ale w praktyce będzie naprawdę tutaj dosyć dużo, bo pomijając drogę dojazdową, to oczywiście musi też tutaj powstać torowisko tramwajowe, dzięki któremu tramwaje będą mogły wjechać i wyjechać z zajezdni. Z tego torowiska tramwaje będą mogły skręcić zarówno w kierunku pętli Żerań Wschodni, pętli Annopol, czy pojechać dalej bezpośrednio przez metro Brudno, więc tutaj jest dosyć dużo możliwości. Mało tego, w tym miejscu mniej więcej jak patrzycie, będzie oczywiście pewnie też jakiś przystanek serwisowy, po prostu dla osób wysiadających, które zapomniały wysiąść z tramwaju przed zajezdnią, jak i również dosyć dużo do zjazdy, bo w tym miejscu... Czekajcie, za chwilę lecimy. No mniej więcej tutaj po lewej stronie jest ten rozjazd drogowy, skrzyżowanko lekkie tam na terenie wewnętrznym. W tym miejscu będzie tam się zaczynać tutaj już tramwaje rozjeżdżać na trzy tory łącznie i oczywiście możliwość manewrowania pomiędzy wszystkimi torami tutaj będzie zapewniona, tak żeby każdy tor właściwie był dwukierunkowy. No i tak, po kolei, budynki, które widzicie. Budynek, który teraz na wprost widzicie, to jest budynek numer 8, czyli budynek garażowy z zapleczem, a teraz na wprost jest ta duża hala postojowa. Hala postojowa oczywiście będzie zapewniać mnóstwo miejsca, gdzie tramwaje będą mogły po prostu nocować. To jest główne miejsce, żeby nie były pod chmurką, tylko żeby wszystkie były schowane przed deszczem i warunkami pogodowymi, kiedy nie są użytkowane. Oczywiście całość będzie ogrzewana. Jak widzicie, są fundamenty, już tutaj powstają. No i wszystko będzie się całkiem ładnie zamykać pod jednym wielkim dachem. Też to jest jeden z większych takich obiektów, jeżeli chodzi o skalę warszawską. Więc trzeba przyznać, że będzie robić wrażenie, zwłaszcza jak się będzie stało w środku i ilość tramwajów, które będzie mogło tutaj się pomieścić w środku, nie mówiąc oczywiście o torowisku, które tutaj będzie całkiem duże. No i oczywiście, jak możecie domyślać się, ponieważ to jest tak duży obiekt, to też tutaj będzie specjalna na terenie tej zajezdni transfostacja, żeby to można było zasilić od części technicznej. Pamiętajcie, że każdy tramwaj tutaj nie będzie pchany jakimś specjalnym pojazdem elektrycznym czy spalinowym, tylko to będzie się działo na zasadzie tego, że tramwaj sam będzie jeździć pod siecią elektryczną, więc tego prądu tu trochę będzie potrzeba, jeżeli tyle tych tramwajów będzie. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystkie tramwaje nie są podpięte do sieci, jeżeli nie są wykorzystywane podczas zajezdni, kiedy na przykład po prostu jest nocna przerwa, to te tramwaje po prostu mają opuszczone pantografy i nie ciągną wtedy prądu z sieci. No ale tak czy siak, rano, poranny szczyt czy południowy szczyt, to dużo tej energii tutaj jest potrzebne, żeby faktycznie to wszystko wytrzymało, więc specjalna transfostacja jest tutaj niezbędna. Ona się znajduje za tymi budynkami, które teraz widzimy. A teraz widzimy budynek 1B i tam bardziej po lewej stronie to jest 1C. Ten 1B, który właśnie widzimy na wprost po prawej stronie, to jest warsztat i magazyn. 1C to jest hala obsługi technicznej. No i to są ogólnie główne miejsca po prostu, gdzie będą robione naprawy, przeglądy i tak dalej, jeżeli chodzi o sprawność wszystkich pojazdów tramwajowych w tym miejscu. Więc jak widzicie, trochę większe zaplecze tutaj też jest pod ziemią, no bo oczywiście wszelkiego rodzaju miejsca, żeby wejść i zobaczyć też, jak wygląda tramwaj od dołu. W tym miejscu to będzie właśnie, czyli kanały właśnie, dzięki czemu będzie można wszystko sprawdzić. No i oczywiście, żeby tramwaj już na miasto wjechał w jak najlepszym stanie, żeby nic się złego nie wydarzyło. Dalej, jak widzicie, tutaj oczywiście jest dźwigło. Ten sam budynek trochę będzie wysoki. Wysoki jak na zajezdnie, tak? To jakby tutaj na zajezdni tej tramwajowej nie będzie wyższych budynków niż maksymalnie chyba 3 piętra, z tego co kojarzę. Nawet budynek administracyjny, biurowy nie będziesz taki wysoki. A tutaj teraz się kręcimy dookoła to właśnie tej hali napraw, która no, robi wrażenie, tak? Na pewno tutaj chyba największe wrażenie robi, jeżeli chodzi o skomplikowanie budowy, które możemy zobaczyć tutaj w porównaniu z pozostałymi budynkami, bo tak jak na przykład jest ta właśnie hala postojowa, to tam się dzieje dużo, ale to są głównie słupy wyrzucone w kosmos, które aktualnie nie mają jeszcze nic na sobie. Gdyby nie wiedzieć, co to będzie, to by się właściwie nie wiedziało, co to będzie. A tutaj tak naprawdę widać, że to coś będzie faktycznie technicznego. Teraz na środku mamy właśnie warsztat, magazyn, tam dalej po prawej stronie teraz jest hala obsługi technicznej właśnie. No i tutaj na wprost to, co widzimy, tą górkę, to jakby tutaj w przyszłości będzie zupełnie coś innego, bo to będzie jeden z zbiornik wody szarej, to będzie zbiornik numer 2. Takich zbiorników będzie całkiem dużo na terenie całej zajezdni, więc jakby
trochę poczekajcie. A nie, to będzie zbiornik pożarowy. Obok będzie zbiornik właśnie wody szarej. Teraz lecimy bezpośrednio nad zbiornikiem retencyjnym, który właśnie tutaj jest już trochę wykopany w dół. No i na wprost budynki. Budynki oczywiście. Ten po prawej stronie bliżej nas to jest budynek podstacji trakcyjnej. Po lewej stronie, właściwie teraz już prawie na środku, to jest budynek wiatra garażowa, która się w tym miejscu będzie znajdować. No i po lewej stronie, teraz jak patrzymy, jest właśnie ten budynek, który najciekawszy jest, czyli mainie i te części techniczne, serwisowe i tory testowe, które w tym miejscu będą się kończyć, czyli 10B. To jest właśnie budynek po prawej stronie, który teraz widzimy najbliżej nas. To będzie stanowisko gruntownego mycia. Budynek Brub, to jest właśnie ten długi, którego jeszcze nie widzimy. No i na wprost, najbliżej nas, który też się znajduje, to będą dwa stanowiska 11A i 11B. I to będą myjnie przejazdowe 1 i 2, które będą po prostu do pociągów w trakcie użytkowania codziennego. Dalej widzimy za nimi kolejny budynek, który jest, ten właśnie z dwoma piętrami najbliżej nas, który jest, nad nim jest dźwig. To jest budynek numer 5, to jest budynek pogotowia sieci trakcyjnej. Jak ktoś jest z was szalony, to możecie policzyć, ile razy powiedziałem w tym filmie budynek. Tak w międzyczasie tego wspomnę. Ale dobrze, to jest właśnie budynek pogotowia sieci trakcyjnej, dzięki czemu na Onnopolu, jak będzie zrywana sieć przez budynki, przez pojazdy towarowe i ciężkie, nie będzie już problemów, tak jak to zazwyczaj jest aktualnie. Będzie szybszy przynajmniej dojazd. Tu mamy kolejny budynek, to jest już ten budynek, o którym mówiłem chwilę wcześniej, czyli budynek administracyjny. Jak widzicie, ma tylko dwa piętra, więc naprawdę tu się dużo nie dzieje. No ale jest, oczywiście zawsze musi być. Tutaj wiadomo, motorniczowie i motornicze będą musiały wchodzić na początku przed kursem. Też będzie całkiem ładnie elewacyjnie tutaj ustawione, drzewka zielone i tak dalej, więc będzie całkiem futurystycznie wyglądać, bo tam przynajmniej w wizualizacji, to wiecie, to jest wszystko dojechane. I zobaczymy, czy faktycznie te napisy z budynkami, do czego one służą, też pozostanie. Tutaj po lewej stronie nam znika ten budynek, ale jakby ktoś z was był ciekawy, co to był, to był budynek lakierni, garaż wagonów powypadkowych i pługów. Za nami dokładnie teraz się znajduje, więc wam nie pokażę, bo na razie się kręcimy wokół budynku administracyjnego. I po prawej stronie znowu widzimy budynek numer 8, czyli garaż z zapleczem. Na bogato. Na bogato. Oczywiście dalej na wprost mamy jeszcze jeden budynek, który się nazywa 7A. To jest podjednia, ta główna, która się znajduje. I tylko i wyłącznie leży fundamenty. Tutaj widać właśnie na dole to, co tutaj się znajduje. No i tak mniej więcej wygląda budowa całej tej zajezdni tramwajowej Annopol. Nie ukrywajmy, że całkiem dużo się tutaj dzieje na przestrzeni tego całego placu budowy. I nie jestem w stanie wam tego właściwie powiedzieć szybko i wyraźnie, żebyście wiedzieli dokładnie. Ale widzicie, jakie jest aktualnie zaawansowanie. Ja tylko staram się powiedzieć właściwie, co widzicie na ekranie, a to, jaki jest postęp prac, to możecie zobaczyć na przestrzeni tych odcinków, które się pojawiają mniej więcej co 2 miesiące z tej inwestycji. I to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Ja tylko mogę powiedzieć na koniec, że faktycznie w poprzednim odcinku 2 miesiące temu parę budynków wychodziło na powierzchnię, a teraz już większość budynków jest na powierzchni i wychodzi do góry. I cała inwestycja, no jeszcze trochę poczekamy, oczywiście zanim tu pierwsze tramwaje, wiadomo, ale jesteśmy na pewno bliżej niż dalej, bo budynki już stoją, projekty są, tylko torów jeszcze nie ma, no i oczywiście budynki nie są jeszcze jakkolwiek wykończone i zakończone z budową. Tak wygląda zajezdnia tramwajowa Annopol 5, która powstaje w Warszawie. No i co dużo mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Niedługo będzie film z Zakopanego, jutro pewnie będzie tramwaj z Gagarina, na Gagarina i to trochę jeszcze więcej innych ciekawych inwestycji już w najbliższych dniach. Co dokładnie tam, nie powiem wam tak dużo tych filmów w kolejce, że sam nie wiem. Zachodnia czeka, jeszcze zobaczymy, czy uda mi się wejść na plac budowy, czy nie, bo aktualnie tam czekam z informacjami od tej strony, a Zakopane też czeka na jeszcze jedną informację. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!